Cześć, witajcie na kanale Marik Techland. Ja jestem Marik, a to Skoda Super trzeciej generacji po liftingu, napędzana 2.0 TSI z układem 4x4. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak za pomocą OBD 11 drugiej generacji w wersji Pro dokonać zmiany kodowania napędu Haldex piątej generacji, który napędza to auto i inne auta oparte na platformie MQB. Czyli większość pojazdów z grupy Waga. Także co? Zabieramy się. Co nam będzie potrzebne? No tak jak wcześniej wspomniany OBD 11. Telefon z dostępem do internetu. Kodowanie takie, jakie chcemy użyć. A dzisiaj użyjemy kodowania z autko. Dzisiaj to będzie RS3. Takie kodowanie będzie my dzisiaj wgrywać do sterownika Haldexu. Ok, podpinamy urządzenie. Urządzenie spięte. Wchodzimy do auta i przystępujemy do pracy. Ok, łączymy się z urządzeniem. Włączamy zapłon. Cyk. Włączamy zapłon. Połącz. Pamiętajcie, że przed dokonywaniem jakichkolwiek zmian w sterownikach wykonajcie autoskan. Ja już taki wcześniej zrobiłem, żeby nie przedłużać tutaj filmiku. O, nawet widzicie, jak pękł pięknie Galaxy S21 Ultra. Takie zabezpieczenie ekranu piękne, ale to no, może na inny, ale działa. Ok, pamiętajcie, żeby wykonać skanowanie. Ja to skanowanie dokonałem wcześniej, żeby nie przedłużać filmu. Wykonajcie, wykasujcie błędy i przechodźcie do kodowania. Ok, czyli wchodzimy w jednostki sterujące, wybieramy układ 4x4. O, tu zmieniamy długie kodowanie, zmieniamy tutaj w prawym górnym rogu na ciąg binarny i potwierdzamy OK. OK. To kodowanie jest to kodowanie oryginalne w tej Skodzie, jest to 0301. Pamiętajcie, żeby zapamiętać swoje kodowanie, żebyście mogli powrócić do oryginału w razie czego, jeżeli nie będziecie zadowoleni z tego kodowania i nie będziecie widzieć różnicy. To tak w woli pamięci. Ok, czyli kodujemy na RS3 zachowaniu Haldexa. Przytrzymujemy. Podaj nową wartość. Kasujemy starą. I wpisujemy ciąg cyfr 0601. Potwierdzamy OK. Nowe kodowanie. I przytrzymujemy ptaszek. Kodowanie zostało przyjęte. Wychodzimy z apki. OK. Zakończ. Wyłącz zapłon. Możesz otworzyć drzwi w celu odcięcia prądu. Teraz pokażę Wam. Kodowanie zostało przyjęte. Co Wam da to kodowanie? To kodowanie pozwoli Wam uzyskać większą trakcję na suchym, na mokrym, podczas pokonywania ostrych łuków. Na tym kodowaniu zrobiłem już około 5000 km i muszę Wam powiedzieć, że w porównaniu do tego poprzedniego jest auto znacznie lepiej pokonuje zakręty, lepiej się zbiera z zatrzymania. Tak jak wydaje mi się, że moment obrotowy jest chyba lepiej przekazywany, po prostu lepiej rozdzielany jest między osiami i to czuć, zwłaszcza gdy wyłączymy, gdy przełączymy kontrolę trakcji w tryb sport, naprawdę
dużo łatwiej i sprawniej pokonuje się zakręty z dużo większymi prędkościami. Jak widzicie, jest kodowanie zostało przyjęte, także operacja zakończona. No i tyle. Jeżeli Wam się filmik podobał, pamiętajcie, łapka w górę. W komentarzach piszcie, czy filmik się podobał, jakie są Wasze wrażenia z kodowania, czy czuć jakąś zmianę, czy raczej może niekoniecznie. Tak jak mówiłem wcześniej, ja czuję różnicę. Być może jest to po prostu jakieś takie może placebo, ale faktycznie czuć, że to autko lepiej się zachowuje. Także zapraszam do komentowania i dyskusji na ten temat. Dzięki, cześć i pozdrawiam.